Hej, hej, moi kochani, witam was serdecznie, tutaj Hanta, kolejny odcinek z Assassin's Creed 4 Black Flag i dzisiaj pociśniemy sobie znowu fabułę i jesteśmy, no właśnie, gdzie my jesteśmy, kto to jest, jakiś mały szkuner, oblężenie Charlestown. Aha, faktycznie, wracamy do fabuły, przecież ostatnio było, że niby mamy się wybrać do Charlestown. Flying your own flag at last. Yes. Yes, Blackbeard cut me loose, sadly. Time to have a go at this myself. Okay. Well, that's planned. Yes, it's for the best, I think. I should have some wild stories when next we meet. Edward, your constant friendship has been my most treasured find on these seas. Well above gold and silver and rum, I prize the courage you have inspired in me this year. Thank you, sir. A fair good morrow to you. Okej, okay, ładny tu sztorm. Okej, okay, zaczął sobie. Znaczy, to wrócił sobie do tego, co. Nie wrócił, bo on wcześniej był tego kupcem i on tylko płynął tym statkiem, a teraz widzę, że sam żegluje i piraci. No niech będzie. Wszystko fajnie, tylko to tak. Miłe spotkanie, tylko co dalej? Okej, okay, coś tu się odbywa. Jest i czarnobrody. And countrymen? How else to explain your government's complete disinterest in your well-being? Hostages for merchants! These were my only terms. And yet, 6 days of pure fucking silence. No, niezły jest. So I must conclude that you men are the pariahs of Charlestown, and I would profit better by using your organs for chum and your bones for char. By Christ! This is my predicament. Kill you, or to press you into my service. It's a decision I'll make hardly, but not with remorse. Ahoy, Edward. What the hell are you doing, man? All of Charleston can see this mess. It's the idea. Out of range, but well in sight. So where's the medicine? We sent a party ashore to partner with the governor. That were a week ago. No noise since. I'll handle it. Give me a day. No ładnie. Czyli Charleston ma w dupie swoich obywateli. I tyle. No dobra. There's movement up ahead. Is it soldiers? Aye, and in something of a hurry. I propose we follow, else they spring something we ain't ready for. No dobra. W ogóle bagniście tutaj jest, aż mi się przypomniała część z Evelyn, czyli Liberation. Tam byliśmy w innym miejscu. What you thinking? Blackbeard's been at this 8 days already. So it's a good bet that someone out there has prepared the medicines, just in case. Ah, but they're stalling, thinking up ways to avoid paying it out. Aye, so let's find where they've gathered and hope for the best. No, no to płyniemy sobie. Czy on właśnie ma kółko na ziemi pokazane, które... Dobra, dobra. Aha, dobra, dobra, dobra. Widzę. Tędy. Tak, to prawda. Jest trochę słaby teren dla kawki. A shit, te wieże co tu porobili, kurde, strasznie tu ciasno. Już moglibyśmy popłynąć tą łodzią, kurde, do łowienia rekinów. Ale przyspieszymy, żeby nam gnojek nie uciekł. Ja wiem, tylko że...
Careful with the banks. Co ja przywaliłem? Ja patrzę cały czas na mapę, ale tu nic takiego nie było. Okej, znicz dzwon, czyli musimy w tym momencie tak sobie porobić. No kurwa, dziwne, że wiecie, że taka wieża obserwacyjna, a szlak, przeskoczyłem ten dom. A nie zauważyli tego? Statku, kurwa, takiego wielkiego jak kawka? No dobra, no. Jak chcecie. Tak, tak, wiem, strefa zastrzeżona. Spoko loko. Oznaczamy sobie kolegów. Tam ktoś jeszcze widzę stoi. Pierwsze co to tego oczywiście zdjąć. Tam jest jeszcze jeden widzę jakiś, ale jego teraz nie oznaczę, ale wiem mniej więcej gdzie jest. Jak teraz będziemy stać, trochę słabo. A czy stać, siedzieć, oni kurde stoją. A dlatego musimy poczekać. No, ten jest taki, że musimy go zdjąć, a później będziemy się martwić o następnych. Ale tu raczej mi nic gwizdanie nie da. No nie, no tu gwizdałem, właśnie z tego, co gusiona. O, brawo. Dobra. O, widzę tego gościa, dobra. Teraz po prostu zrobimy to tak. Okej, śledź kanonierkę dalej te. To ja sobie tutaj pójdę. A, już kawka po mnie przepłynęła. Okej, czy tak jakby widzą nas, ale wyjebane. Znaczy oni generalnie nikt nas nie zauważył, że taki wielki statek przepływa. Dobrze, bardzo dobrze. Przyspieszmy troszeczkę, bo zostaliśmy w tyle. O, szlak. Koniec. No i nie płyniemy. Ale mapa mówi, że tu nie ma przepłynięcia. Ale widzę przed sobą, że jest parę drzew takich nie ten. Właśnie dlatego wcześniej przywaliłem, bo czegoś nie było na mapie, a było coś innego narysowane, więc odsunąłem się od tego, co było na mapie. A tutaj kurde ten, dobra. Trzymam, trzymam. Ja pierdolę. Nie no, tu już chyba nie przepłynę, już bez przesady. Dobra. Daj mi przejść, chłopie, no. Co za gość, no dobra, trudno. Nie, nie jestem zły. Wiecie, mad zły, nie? Dobra. O, krokodyl. Nie mam usypiających, czekajcie. Ekwipunek, wytwarzanie. Zobaczmy, czy możemy sobie troszeczkę... Powinniśmy być w stanie coś potworzyć. O, sporo tych kości mamy. Dobra. To dawaj je. No, czekajcie, ja sobie sam potworzę. Okej, coś już tam mamy. Chciałem na razie zrobić tak. Żeby go przy okazji oskurować, ale tak naprawdę, żeby się gdzieś tu spróbować poprzebijać. O, skóry krokodyla, to był cel dodatkowy? Serio? Fak, 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 fak. Nie wiem, co tu się w ogóle odpindala, ale to wcale nie jest, kurwa, dobre przejście. Gdzie ja w ogóle polazłem? No musiałem przez ten statek chyba przejść. Kurwa. Aha, faktycznie, tędy... Nie mam pojęcia, gdzie... Chuja, kurwa. A biegnij, po prostu, nie ma to znaczenia, biegnij. Widzę, że ten statek to... Tylko taka dziura po prostu jest. Dobra. Przeszedłem. Śledź szalupę. Okej. Tu jest następnych jakichś dwóch gości.
świetnie, kurwa, krokodyl. Muszę go tutaj zabić, bo mi gnojek... O, właśnie o tym mówię, bo za chwilę drugi przypłynie albo coś. No kurwa! Dobra, nieważne, obróć się, po prostu się obróć. Ja pierdzielę, no właśnie o tym mówię. I popatrzcie, najlepsze jest to, że ja tracę życie, tylko nie, nie bardzo wiem z jakiego kurwa powodu. Że zaraz umrę, no. Gdzie ten kurwa krokodyl? No i... Ja pierdolę, ile jest krokodyli w tej jebanej rzece? Przecież jednego za drugim, kurde, muszę zwalczać. Co za bullshit jakiś totalny, no. O, jasna pinda. Dobra, walić tego. Tak, 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 wiem, nieważne. Przechodzę na tą stronę. Nie wiem, czy tutaj... Aha, tu niby można być u góry i tutaj i tędy. Aha, i tutaj przejść. W ogóle ten księżyc zajebiście wygląda. Aha, tylko że on mnie tu kurwa widzi troszeczkę. Mówią o tym, czarnobrodym. Dobra. Tam mamy tych dwóch kolesi. Tu mamy krokodyla. Jakbym tak zrobił krokodylowi? Ciekawe, co ten... Kurwa, oczywiście strzałek teraz nie mam, bo wytworzyłem, ale już nie wytworzyłem. Ech, co za shit. Ej, patrzcie, jakie skurwysyństwo. Zrobiłem sobie, nie robiłem tych strzałek usypiających od chuja, zostawiłem chyba jakieś dwie kości, ale jak się gra zresetowała, to strzałek już nie miałem i kości go już kurwa też nie miałem. No co to za... Bullshit jakiś chory. Dobra, czekajcie, no to pierdolić tak naprawdę. Przedarłem się na drugą stronę, to jest najważniejsze. Teraz tylko zrobimy tak. Siema. Lerny bagna. W ogóle co to za jakieś ruiny miast, kurwa? Skąd te ruiny, w sensie, nie? A, tutaj tego zabijemy. No, właśnie przepływa obok was. No i niech płyną. Ja to poczekam, aż ten sobie tu podejdzie. Nawet specjalnie zmienił drogę... A nie, bo tu są drzwi przymknięte. Specjalnie miałem wrażenie, że zmienił drogę tylko po to, żebym ja tutaj podszedł. No patrzcie, jakieś kurwa tu świątynie. To jest kościół, ale jakim sposobem ten kościół już tutaj był i się zestarzał? Nie rozumiem. Dobra, śledź szalupę. W takim razie, co muszę zrobić? Gdzieś tu wyjść. O! A jednak! No... Nie, tam obok nich nie pływałem, ale krokodyle już jak najbardziej tak. Nie mogę, widzę, być nad nimi jakoś tak bezpośrednio. Cholera jasna. Dobra, muszę podsłuchać ich teraz. Dobra, ci sobie poszli. I don't care about your accent. What's the word my father told you? No change, sir. They're holding fast, but are yet to kill or maim any of the captives, near as we could tell. Perhaps it's time to... To surrender?
I've been entrusted with the affairs of the town, and I do not intend to bow to the demands of a pirate, no matter how fierce his reputation. Yes, sir. As long as the supply key is with me, no man shall touch that medicine. May plague and calamity strike them all. Bloody idiot. What? Pirates! The ship's here! Pirates! Fall back to the mansion! Okej, ale to Kawkę zauważyli czy kogo? Dobra, on wpadł do wody. Teraz musimy tylko tego... Po czym on przebiegł? Po tym? Nie wiem, ktoś coś zauważył. Nie wiem tylko kto i co. No oczywiście. Oh shit, 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 shit. Dobra, udało się. Oh fuck. Dobra, do góry, do góry, do góry. Jesus, ten pościg, te emocje, te wybuchy. Okej. Przeskoczę, nie bardzo wiedziałem co mam robić, bo tak to wolno wszystko działało. I bardzo ładnie. Oh fuck. And flay all you devils. Ah! Blackbeard made you as good an offer as ever a man got from any pirate. No. I curse his methods. The medicine was all he wanted. And now he'll get it. You should have bartered, mate. No właśnie. No dobra, to zajebiście. A ten tu wisi głąb to już. What's the take? Two crates. And the means for mixing additional doses. That's right, thinking precious little of that these days. You hear that, Mr. Rags? My young friend returns with offerings and so saves your scrawny neck. Will you not thank him? Thank you. Mm-hmm. You should quit these waters, Thatch. The governor. He's bound to muster more soldiers. You go on ahead. I got some business in the north. Co to za sprawy? You're done, aren't you? Giving up on us. On NASA. Look, lad. I'm late into my fourth decade on this earth. And if I don't find some means to make the fifth quiet and cozy voyage, I'd rather sink to the devil's doorstep than call myself captain another year. We'll meet again, lad. In this world. Or the one below. Aaaa, czarnobrody już z nami się ten nie będzie bawił, bo się popłynie. Buu. Okej. Zakończyliśmy wspomnienie piąte. Ważne z lekarstwa. Wspomnienie, nie piąte, tylko sekwencję. I to nie piątą, tylko szóstą już widzę. Bardzo fajnie. Jej, dostałem punkty. O! Toż tu już miesiąc mi minął. Popatrzcie w ogóle na moje figurki. Mam tego gościa, co dla niego mędrzec pracuje. Mam Jamesa Kidda, czyli to Mary Read. Arno, kurde, Edwarda, tego Boneta całego, tutaj jednego z tych naszych kolegów, a tutaj wielkiego, kurde, gościa od tego, od Templariuszy, mistrza zakonu. Dobra, mówi się, a tam hakuj jak coś, te komputery i tak dalej, ale ciul. No dobra, to idę, do Oliwiera idziemy, tak? A teraz mi się dopiero pojawiło, gdzie mamy jechać. I just watched some of your footage from this week. It's amazing. Blackbeard was mental. And we all got so excited that we started talking about this idea for a trailer about him. Maybe start with him drinking, talking to some pirates, telling a story. Spoko. Czyli na tej zasadzie, czyli to jest takie gra jest w przygotowaniu i his ship, not boat, but jumping around the deck of his ship, swinging from ropes and fighting like a devil. I mean, obviously we're gonna have to manipulate some of the existing footage to get it looking good, but it could be great. I'm getting a shiver in my timbers just thinking about it.
Sorry. Sorry. No, nie martw się, muszę się uśmiechnąć. W ogóle, kurde, dziwnie to tak wygląda na tle tej jadącej windy. Aha, to jest... I'm Melanie, I saw you just walked in. I need a few minutes with you alone. Leticia is on the phone and we're discussing the Kenway project. Oh, yes, of course. Sorry about this. I'll call you when we're ready. No dobra, spoko, no to ja poczekam, nie? Shouldn't be long. Dzięki. Hello? Do you have a second? Of course you do. Head to the waypoint on your map. I have another job for you. I'd like to link all the cameras in the building to a central monitoring system, but most aren't calibrated correctly. No dobrze. My wiemy, że to są asesyni, ale spoko. Not a problem. Voila. You now have level 2 security clearance. No tu jest 3. Holy shit, wam się do pana ustawiającego. No dobra. Patrzcie, Desmond! Jest tutaj, Desmond Miles. Popatrzcie, notifications, economy, database, secondary memories. Zobaczcie, że to wszystko są takie same ikonki jak normalnie w tym. Znaczy, albo podobne przynajmniej ikonki jak normalnie w grze w Assassinie. Dobra, i co mam tu zrobić? A, coś takiego, tak? Tak. Dobra. Tym sobie zmieniam. Liczba docelowa, ale czy mam coś tu zmieniać? O kurde, dobra, to jest samouczek. Nie no, ja rozumiem jakby co to ten, no aktualnie możliwe wybrane... Dobra, spoko, no. Aktualny wynik, liczba docelowa. No spoko, rozumiem, tylko jak mam zmieniać te kurwa liczby? Czym? Nie, o. Aha, prawą gałką, dobra. To już bardziej wygląda... Aha, na tej zasadzie to ma być. Okej. A, mam tylko to pomnożyć. Dobra, ja bardziej na ten kształt patrzyłem, a tu wystarczy po prostu mnożenie zrobić. Dobra, może być. Dostęp do przekazu na żywo. Pewnie się teraz dowiemy, o czym gadają. Right now to do two times the research. Finding that balance is your priority. Your entertainment products are simply a means to pay the bills for larger and more important work. That's the way the world works. Hmm? Dirty money buys clean hospitals. You get it? We're on board, Leticia. Rest assured. We have our best employee working on this, but it will take time. That means you. Good. And thank you. Spoko. Assassins, Templars, crazy talk. I'm curious about this shareholders meeting, though. How about you break into Olivier's office and see if you can find his schedule? Oh, what? You don't like that idea? Well, how about I blow the fucking whistle on you, hacker? I own you. What I mean is, I don't want to ruin your life. So, do as I say. Now, step over to the window. Kurwa, ten budynek jest jeszcze w budowie. Ciekawe.
To się tutaj fizycznie nie ma ściany. Nie da, nie można tak zrobić. Kto by to odebrał? Okej, dzięki za wyjawienie prawdy. Jednak wierzyłem, że to jest legit, no ale dobra. Jak tu się skacze w tej grze? Kurwa, chciałem się zabić, ale nie mogę. Czekaj, że tutaj te coś to oznacza, czy to po prostu są tak ten ulice. Dobra, nieważne. Dym, siema. Kiddo, Boże. Dobra. Okej, to jak jakieś levele... Ten, we frogu. Aha, mogę tu sobie... No to jest po prostu ten. Frog, leper, jak zwał... O, siak. Frog, leper, czy jak zwał, tak zwał tą grę. Generalnie było milion wersji. Dobra. Luls. Tyle. Okej. Ekstrakcja udana. Dobrze, że nie musiałem tych wszystkich kropeczek, bo tam tych kropeczek było pełno, nie? Że nie musiałem aż tyle razy tego robić. Spoko. Okej. Do Melanie LeMay, Cameron, Chloe Lesney, Christopher Darby, Evan Dean, od Oliver Garnu. Dobra, witam. Jak większość z was wie, w dniach od 15 do 17 będę na spotkaniu dziełowców w Chicago, gdzie muszę zaprezentować nasze postępy w pracach nad linią Kelleway'ów. To niewielka ilość danych, jakie dotąd udało nam się zebrać, jest niewiarygodna, a w najbliższej przyszłości spodziewamy się jeszcze ciekawszych odkryć. Wydarzenia i ludzie, których dotychczas widzieliśmy, pozwalają mieć pewność, że pełny materiał będzie jednym z najbardziej odkrywczych opisów piractwa, jakichkolwiek dokonano. Trzeba będzie włożyć sporo pracy w oczyszczenie danych z treści niepożądanych oraz objętych klauzulą tajności, ale już teraz widać, że mamy w rękach niezwykle obiecujący materiał. Bla, bla, bla. Jednocześnie Abstergo Entertainment niebawem ogłosi udostępnienie zamkniętej wersji beta naszej nowej komercyjnej aplikacji opartej o interfejs chmury. Wkrótce nadamy jej jakąś seksowną nazwę. Przygody wirtualnego pirata Edwarda Kenwaya będą... Przygody wirtualnego pirata Edwarda Kenwaya będą pierwszym pełnym produktem na tą platformę. Jak dotąd jest jedynym w swoim rodzaju... To wciągająca interaktywna piracka opowieść wydobyta z prawdziwych historycznych danych. Wewnętrzne testy naszej komercyjnej aplikacji przebiegają obiecująco i spodziewamy się, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Będzie ona gotowana na przyszłe wakacje. Wakacje nie robi się premier. Premiery robi się na jesień i na wiosnę. I kurwa, twórcy powinni to wiedzieć, pisząc ten skrypt. No nieważne. Znaczy tą grę. To prowadzi nas do szerszej kwestii. Jakie inne przygody moglibyśmy zaoferować? Jakie inne historyczne okresy, miejsca możemy jeszcze zbadać? Biorąc pod uwagę nasze obecne tempo pozyskiwania danych, nasze możliwości wydawnicze oraz naszą wiedzę na temat rynkowych trendów, zarząd Abstergo Industries wyznaczył mi za cel tworzenie jednego pełnego tytułu rocznie, nie licząc mniejszych projektów, na które pozwolą nasze badania, w tym książki, nagrania, filmy i inne produkty medialne. Oni autentycznie samych siebie reklamują. Tu trzeba koniecznie zadać drugie pytanie, czy materiał Obiektu 17 zawiera dostateczną ilość wystarczająco ciekawych danych, by warto było wciąż inwestować w ich pozyskiwanie, czy też raczej powinniśmy poprosić Abstergo Industries o udostępnienie dodatkowych archiwów. Pamiętajcie, że bogactwo danych zaczerpniętych z Obiektu 1 pozwoliło na nam stworzenie Liberation. Z Obiektu 1 jest Liberation. Okej. Jest wielce prawdopodobne, że badania nad obiektami 2 do 16 okażą się także zaskakująco owocne. A z 17, czyli z Desmonda, można wyciągnąć, jak widzicie tutaj, całą trójkę, czwórkę, bo w takim razie, skoro wiecie, jego przodkiem był bohater trójki, czyli Radunegidun, no to
dziadek Radunagiduna również, tak? No to też są dane z obiektu 17. No i oczywiście Eci Auditore, tak? I oczywiście jeszcze nie zapominajmy o pierwszej części, czyli o Altairze, tak? To wszystko jest z tego, no. Dobra, Alibershin z jedynki, dobra. Jakieś przemyślenia, dobra, nieważne. Znowu do wszystkich dziękuję że zainicjowałeś tą dyskusję. Oliwierze, przedstawię pokrótce, w jakim znajdujemy się miejscu. Od ponad roku jestem szefową projektu związanego z obiektem 17. Wraz ze swoim zespołem przygotowałem listę najbardziej interesujących okresów historycznych dostępnych w genach tego konkretnego obiektu. Pamiętajcie, że dane są te w całości lub w części uporządkowane przez Abstergo Industries. Postaram się streścić. Linia męska, epoka włoskiego renesansu i imperium osmańskie, kolonie amerykańskie, wojna o niepodległość, Nowa Anglia i amerykański środkowy zachód. Okej, czekajcie, no to epoka włoskiego renesansu to jest dwójeczka i Brotherhood, Imperium Osmańskie Revelations, kolonie amerykańskie wojna o niepodległość to jest trójka, Nowa Anglia i amerykański środkowy zachód to jest, nie wiem, czwórka? Nie, to jest, przepraszam, XIX wiek, Nowa Anglia i amerykański, czyli tak jakby, wiecie, możliwe, że kiedyś zrobią jakąś grę właśnie tutaj, nie? Amerykański środkowy zachód. Może kiedyś coś tutaj takiego zrobią. I to jest w XIX wieku. To jest Nowa Anglia. Czy tu, w Stanach. A no okej, dalej. Linia żeńska. Ziemia święta krucjaty. Okej, rozumiem, że to wszystko jest jakoś tak pokazane, że może kiedyś coś będzie. No, aha, i stąd są, popatrzcie, że stąd są później te wszystkie, kurcze, wiecie, rozmyślenia fanów, gdzie będzie następna część, tak? Bo patrzcie, Ziemia święta krucjaty, to by było coś fajnego. Ale nie, czekajcie, Ziemia Święta Krucjaty to jest, to nie jest ten czasem, to nie jest czasem, no tak, Ziemia Święta Krucjaty to jest jedynka, przepraszam. Egipt i Północna Afryka, tego nie mamy pokrytego, japoński szogunat Ashikaga, też nie mamy, rewolucja francuska, no to jest ten, Unity, wojny napoleońskie, Tajwan, czemu wojny napoleońskie i Tajwan są w tym samym momencie, aha, że to na wieki jest podzielone, no okej. Okay. Lato miłości, amerykańskie wybrzeże Pacyfiku, XX wiek, no nic, zobaczymy, nie, ale część z tego już pokryte jest tak naprawdę, więc możemy się domyśleć co dalej, chociaż japoński szogunat Ashikaga, myślę, że to może być pokryte w tej mniejszej części w Chronicles i co tam jest pokryte, tam z Egiptem nic nie ma, tam jest China, China, znaczy są Chiny, jest Japonia i chyba jest Rosja, tak? No, dobra, dalej. To oczywiście tylko niewielki przykład potencjalnych możliwości. Po 15 pokoleniach każdy posiada około 30 tysięcy przodków, więc obiekt 17 można nam przynieść jeszcze wiele niespodzianek. Jednak mimo bogatego dziedzictwa obiektu 17 nie powinniśmy ograniczać tylko do niego, jeśli gdzie indziej trafimy na jakieś konkrety. Na przykład kilku członków mojej rodziny walczyło w obu wojnach światowych, a mój pradziadek walczył nawet w wojnie secesyjnej. Parę razy spotkał się też z prezydentem Lincolnem. Ta droga jest nieco droższa i bardziej czasochłonna, ponieważ dane nie są jeszcze uporządkowane, ale w dłuższej perspektywie może się to opłacać. Krótko mówiąc, jeśli ktoś ma jakiekolwiek potwierdzone więzy z ciekawymi historycznymi wydarzeniami, okresami lub miastami, lub też zna osoby, które je mają, niech śmiało podzieli się tą wiedzą. Będę również przeglądała próbki z ostatnich 3 dekad uporządkowane przez Abstergo Industries. Właśnie się dowiedziałam, że jeden z tych obiektów, numer 2, o ile dobrze pamiętam, brał udział w procesie Joanny Dark. To może być niezły trop. Melanie, okej. Okay. Popatrzcie, jest... tu rewolucja, tutaj chyba Joanna Darga, tu mamy asasyna, tak? Okej, powysyła jakieś obrazki. Miło, o tu Egipt. Wszystkie uwagi są słuszne, ale uwaga, obiekt 2 pochodzi od zmarłego doktora Warrena Widika. No to tak, jak chyba wszystkie, kurwa, nie? Bo w sensie Widik się tymi zajmował, no nieważne. I został pobrany gdzieś na początku lat 80., gdy doktor pracował jeszcze jako młody inżynier w Abstergo Industries. Więc chociaż losy Joanny Dark brzmią kusząco, nie wiem, czy Abstergo Industries pozwoli nam grzebać w DNA Widika, to świeża rana. Obiekt 2 pochodzi od zmarłego Warrena Widika? W sensie on był obiektem 2? Bo tu jest, że pochodzi, a tutaj za chwilę, że w DNA Widika. No nie, dobra, nieważne. A co do mnie? Moim krewnym jest François Xavier Garnou, pochodzący z Quebecu, znany historyk i poeta ekscytujący. Prawda? Może warto pójść tym tropem? Nie. Jeszcze jedno ostrzeżenie. Unikajmy grzebania we współczesności, na przykład w XX wieku, chyba że trafimy na coś naprawdę ciekawego. Bo choć zabawa w II wojnę światową może brzmieć wspaniale, to wolelibyśmy nie otaczać się zbyt dużą ilością sprzętu. Samochodów, motocykli, śmigłowców, czołgów itd. Zapytacie dlaczego? Ponieważ nasze badania wykazały, że wspomnień jest zakłócone podczas
napoły katatonicznych stanów występujących przy dłuższym prowadzeniu pojazdów. A to nieco utrudnia pozyskiwanie danych. W skrócie, nie chcemy bawić się w dodatkowe kodowanie funkcji Animusa, tylko po to, by dokopać się do wspomnień ludzi, którzy jeździli sobie samochodami. Są inne i bardziej skuteczne sposoby, by tego doświadczyć. Aha, dobra, rozumiem. Czyli generalnie to jest taka informacja, okej, sorry, ale Ubisoft nie będzie szedł w stronę nowoczesnych czasów, bo nie chce nam się kodować samochodów. Ja to tak rozumiem. Oliwierze, haha, Quebec jest naprawdę piękny, ale obawiam się, że bez piratów, wojowników ninja albo żywych trupów opowieść historyku kiepsko by się sprzedała. Warto też pamiętać o jednym. Obiekty 4/16 także mogą znajdować się poza naszym zasięgiem. Prowadząc własne badania w ubiegłym miesiącu odkryłem kilka intrygujących postaci zagrzebanych w genach tych obiektów. A gdy tylko zacząłem je odkopywać, ludzie postawieni znacznie, znacznie wyżej ode mnie nakazali im przerwać tę pracę. To bardzo dziwne, ale jak sądzę, można było tego oczekiwać. AE ma sporo otwartych kontraktów wojskowych. Aha, Abstergo Entertainment. Myślałem, że wiecie, jakieś taka, że jak EA, no ale nieważne. Przypuszczam, że to może mieć z tym związek. Nie zdążyłam dalej. Okej, no 16 poznaliśmy. To był ten taki o polskich korzeniach gość, ale nie pamiętam, jak się nazywał. Co zaś do mnie, to jeżeli kogoś to interesuje, mój pradziadek przyjaźnił się z Hemingwayem i Steinem oraz Satim i Picassem. Gdy w latach 20. do XX wieku mieszkał w Paryżu, że żadnych tętniących akcją przygód, ale z historycznego punktu widzenia to bardzo ciekawe. Tylko posyłam pomysł. PS, Chris, nasz lunch jest w firmie, czy gdzieś na mieście. Okej, okay, możliwe. Tak, choć ja uwielbiam stracone pokolenie, to myślę, że nasze pierwsze wirtualne tytuły powinny być bardziej nastawione na akcje wojny i wielkie operacje militarne. To zawsze dobry punkt wyjścia lub w ogóle czasy jakichkolwiek wielkich konfliktów. Co zaś do piratów i żywych trupów, dwie pierwsze grupy moglibyśmy łatwo wykorzystać, ale zombiaki są trochę, jak wy to mówicie, ahistoryczne. Naprawdę szkoda. Okej, okay. Pomału docieramy do końca. Moja prababcia na przykład przez wiele lat pracowała z Eamonem de Valerą i Michaelem Collinsem w czasie irlandzkiej wojny o niepodległość. Nie mam pojęcia, kto to jest, więc moglibyśmy uporządkować niewielki fragment mojej pamięci genetycznej dla naszych celów. Oliwierze, oczywiście, że można wykorzystać motyw zombie, a właściwie przekształcania się w zombie. Przeczytać książkę Hurstona o Haiti i praktykowanych tam dziwnych obrzędach wudu. Może zabraknie iście hollywoodzkiego czaru, ale i tak będzie strasznie. W Liberation Aveline wchodziła w kontakty z Hounganami wudu. Ciekawe, co byśmy znaleźli, gdybyśmy głębiej pogrzebali w tym temacie. I mentor Agate zajmował się dziwacznymi rzeczami. Idziemy na miasto, otworzyła się jakaś nowa wegetariańska knajpka. Jezus Maria. Chcę sprawdzić, jak tam karmią. Przyniosę szczegółowe wykresy, już są wydrukowane. Kurwa, dalej. Wybaczcie dygresję, ale czy nie moglibyśmy wykorzystać tej technologii także w celach edukacyjnych, a nie tylko rozrywkowych? Chodzi o to, że teoretycznie możemy zbadać historię całej ludzkości, wszystkie nasze osiągnięcia i chwile największej chwały. Trochę to dołujące, że musimy się skupić na wojnach, konfliktach i przemocy. Kto to napisał? Evan Dean. Nie, Kaman Neron. Dobra, czyli babka. Nie chodzi o to, że jestem przeciwnikiem przemocy per se, ale przemoc sama w sobie nie jest wcale tak strasznie ciekawa i tyle. Życie składa się o wiele fajniejszych elementów i myślę, że to też moglibyśmy zbadać, na przykład jeżeli chodzi o seks. To już sam dodałem, przepraszam. Co jeśli natniemy się na wspomnienia kogoś, kto pracował z Albertem Einsteinem w jego biurze patentowym, albo Charlesem Darwinem na pokładzie Beagle, albo Marią Curie-Skłodowską we Francji. O kurde, zagrałbym. Tylko, że co to mogłoby być słabe. W sensie mało ciekawe, nie? Co z chwilami, gdy ludzie najpełniej ukazywali swój potencjał? Wiesz co, daj spokój. Póki tłuści pozbawieni poczucia humoru uniwersyteccy profesorowie nie zaczną nam wypłacać 8-cyfrowych kwot za badania nad identyfikacją twórców normatywnego ujęcia idei płci w przedpokoleniowych Indiach. Co kurwa? Czemu nie mielibyśmy się skupić na tym, co opłacalne? Kuba rozprowadź w wiktoriańskim Londynie, gilotyny Robespierre i Napoleon Bonaparte w czasach rewolucji francuskiej. Billy Kidd i Wyatt, chyba tak się to trzeba, Wyatt Earp na Dzikim Zachodzie, Chinggis Khan i hordy Mongołów wyżynających wielkie miasto w długi letni weekend. Akcja, krew, przygoda, konflikt. Nie odzyskamy nawet 1/10 nakładów poniesionych na pozyskiwanie wspomnień kolesia, który siedzi u boku Einsteina, gdy ten ogryzał paznokcie, kładając sobie w głowie element teorii względności. Do cholery, człowieku, to jest biznes, a nie sesja terapii grupowej. Evan, takie uwagi to prywatnie. Okej, okay, to było chyba wszystko.
Wszystko fajnie, tylko że naczytałem się jak głupi. I've been planning this for a few hours. Now wait, the receptionist. Hold on, I'll try something. A nie mogłem zrobić tak samo, jak tu wszedłem, wiecie, to wyjść? Trochę mi to zajęło, cholera jasna. Ale fajnie było się tego dowiedzieć. Chyba jej powiedział coś niemiłego i się rozpłakała. Jak zawsze. Dobra, dobra. Wielki panie hakerze. Dobra, spoko. Jestem po waszej stronie, hello. W sensie prywatnie ja jako Hanta. Tutaj bohater, to nie wiem. Tyryryryryryry. Dzień dobry. Come on, it's not encrypted code for God's sakes, it's just a bloody coffee. Nie chciałem im przeszkadzać, no ale podejdę. Oh, hooray, it's our old friend. Hey there, I just got a call about picking up another transfer. Oh, you said you were here to see me. Yes, that is one of the perks. Let's see it. A conference in Chicago, very nice. Thanks for this. We'll be in touch. Ciao, Rebecca. Text me. Stuff it, Hastings. Okej, no i wróć do swojego animusa. Idziemy na piętro i zobaczymy, wiecie, czy coś się nie dzieje. Well done, friend. Very well done. Apologies for my temper tantrum there. You are with the good guys, I promise. We'll keep you safe. Trust me. Go on back to work. We'll be in touch. Okej. Nie, fajnie, fajnie, że przerywane jest to co chwilę tym. Szkoda, że to jest takie mega schematyczne, ale z drugiej strony, no, dowiadujemy się tam różnych rzeczów. Ale w ogóle troszeczkę Olivier i Melanie zapomnieli o tym, że mnie zaprosili na górę. Wszyscy kurwa gadają. Żeby się troszeczkę pobawić przez chwilę. O, jest Melanie. Pobawić się w chwileczkę jakimiś komputerami. Zobaczyć, czy mamy coś do zhaksowania. Dobra, tego nie zhaksujemy. A czekajcie, tutaj mogę przecież. O. I tu na przykład, tu mamy komputery do zhaksowania. O. No i spróbujmy tak zrobić. Coś tam pozyskamy, nie będziemy tego czytać, ale... Ale zawsze możemy się pobawić chwileczkę. Aha, tak to wygląda. To generalnie tyle. Aha, musiałem tak zrobić, żeby przesunąć jeszcze, dobra. To było łatwe. Dostęp do rdzenia, rozpoczęcie sekwencji pobierania. Fajnie. Rdzeń złamany, dostęp do informacji. Dobra, to coś jest o Oliwierze. Dobra, nieważne. Tu mamy coś. Aha, widzę, że tutaj. Czym jest CTOS? O kurde, zobaczcie. Poufność, integralność, przyspieszenie, dostępność, stabilność. O, CTOS mamy. I to jest po prostu, wiecie. No kurczę, nie będziemy grzebać w tym wszystkim, ale zobaczcie, że to jest po prostu. Tu są ewidentne pokazane, że inne części były albo będą Assassina, że Watch Dogs, nie? Najebiście. Więc tak sobie tylko przewiniemy. Ja sobie może to sam trochę poczytam, ale was na to narażać nie będę. Cholera. Demet. Tak zrobić. Aha, i wypadniemy tutaj. A, i teraz. I teraz w ten sposób. Uiii, rozpierdzieliłem system. Więc tak tylko przejrzymy, może coś ciekawego, wiecie, jak mi tylko coś ciekawego wpadnie w oko, w oczy, w nos, to ten, to zobaczymy. Mechanizm z antykitry. Okej. Okay. Pierwsza cywilizacja, obiekt 17, widzę tutaj znowu, a okej, okay, dobra, już kojarzę, no to jest akurat model takiej baterii, którą stworzyły starożytne cywilizacje, znaczy możemy tak dzisiaj to bateria z Bagdadu właśnie nazwać,
Więc tutaj widzicie, że... O, a to jest na przykład coś, co... czego używaliśmy przecież... fiolki krwi... W każdym razie to tego używaliśmy, tego potrzebowali templariusze, tak? Znaczy tego potrzeba do otworzenia chyba obserwatorium i tej krwi tego, nie? Kryształowa czaszka, krwi mędrca, no takie fajne, ciekawe rzeczy. Pieczęcie pamięci. No to coś takiego było. O, popatrzcie, jest tu o Ezio i Altairze, tak? Faktycznie oni takich używali. O, tu coś, manuskrypt jakiegoś tam kogoś, dobra. A manuskrypt Wojnicza, a chyba kojarzę, ten manuskrypt Wojnicza to, jeżeli dobrze kojarzę, to jest coś związane z, jak to było? Chyba chodziło o to, że jest taki manuskrypt istnieje, który odnaleziono, napisany został w jakimś tam roku i ktoś go tam kiedyś posiadał, ten chyba Wojnicz czy coś, albo on go napisał, nie wiadomo kto go napisał, w każdym razie nie wiadomo co w nim jest, bo jest napisane dziwnym językiem, nieznanym przez nikogo językiem. I nie wiadomo, co w nim jest, tylko że też są domysły, że tak naprawdę to może być tylko taki, wiecie, it's a prank, bro, nie? Że to tak może tak naprawdę nic nie być. Że tylko spreparowana ta książka, żeby wyglądała na zapis czegoś tam, nie? Nieznanej cywilizacji w nieznanym języku, a tak naprawdę nie oznacza nic konkretnego. A ludzie próbowali się tym zająć, złamać jakieś szyfry, ale nic to nie dawało. Tak mi się przynajmniej kojarzy, że to jest to. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Jak mówię, nie będziemy tego czytać, ale sobie tak na szybko przejrzymy. I tak wiedziałem, że ten odcinek będzie dłuższy, więc wyrąbane. Dobra, dobra, dawaj. Co tam za informacje mamy? You know, it's funny. I have this memory of you. One I keep coming back to. And I always think about it when I'm working. Just before going to bed, because it sort of calms me, I guess. I was 14, I think, and you were trying to teach me how to walk with a light step. Remember that? How to be mindful of how much noise I made when I moved around. Simple stuff. Stuff I understand now, but back then I... To jest oczywiście Desmond Miles, tak? Obiekt 17 i zostawił jakąś wiadomość swojemu ojcu. Hey, gotta tell you, I thought you were just being an asshole. You told me you were gonna go up to your room and sit with your back to the door and read a book. And you wanted me to wait at least 15 minutes and then sneak up there and tap you on the shoulder without you knowing. I even remember the book you were reading at the time, the one by Captain Johnson. And you warned me that if you caught me, we'd have to start all over. Then you went upstairs. And I waited. I waited, and I waited, and I waited. I waited 4 hours before deciding to go up. And even then, it took me 20 minutes to get to the foot of the stairs. And another 30 to get up them. And then 10 to get down the hall. And there I was at the door, and... peeked into your room, and I was so hoping that you'd be asleep, but no, you were still reading, and I just about shit myself. But 10 minutes later, I was just 5 feet away from you, and that's when I remember setting my foot down, and you flinched, ever so slightly. Flinched. I thought maybe I'd imagined it, but I knew you'd heard me. You didn't say anything. You just checked your watch, you reached for your drink, you took a sip, and then you kept reading. But I knew I'd failed. You didn't say anything. I didn't understand why. Then I lunged and tapped you on the shoulder. And you turned around and, oh, fantastic, you said. And you scooped me up and you gave me a big hug. And I didn't say anything. But Dad, I was so pissed off. I wanted to scream at you. I failed. And you knew it. But you said nothing. And I stayed mad for weeks. I thought you were patronizing me. Thought maybe you decided right there that I was never going to be the man you wanted me to be.
realize just a few years ago that you checking your watch, that was the clue, wasn't it? You let me win because I had been so patient. I guess that impressed you. You know, maybe at that moment you thought it might be better to be my dad instead of my mentor. I don't really know. Maybe for you they're one and the same. You know, either way, I'm happy to know that both my mentor and my dad are looking out for me that day. I didn't understand that then. I think I do now. Okej, no ja się tutaj nie odzywałem, żeby posłuchać tego w całości razem z wami. No kurde, tak smutno, Desmond nie żyje. A tak, piękny ten, wiecie, bo on był wściekły na tego ojca i tak dalej, a tu widzimy, że wiemy coś więcej, że to nie była tylko taka wściekłość. Może to twórcy gry troszeczkę się usprawiedliwiają, że zrobili taki chujowy obraz i tak stwierdzili, dobra, chujowo to przedstawiliśmy, może troszeczkę zmieńmy ten obraz wśród graczy, jeżeli gracze poszukają takich informacji. Dobra, to chyba ostatnie już zrobimy. Damn it. Tak, udało się. Tylko niech to już nie będzie następne nagranie. Zobaczmy to na szybko. Rdzeń złamany, dostęp do informacji. Plus mówiliście, że o to uważaj, Honto, jak najszybciej wszystkie haksu i komputery, bo później tego nie zrobisz. Generalnie da się wyjść z Animusa w każdym momencie i to nie tylko między sekwencjami, tak jak kiedyś. Dobra, no tutaj tak, papież tam, Roderick, no. Tak, cierpiał pod ciężarem osobistego wroga Eucja Auditore, uhonoruje jego pamięć jako postępowego obrońcy wartości. A pierdol się, tak, wartości rodzinnych, oni tam kurwa się wszyscy ruchali. Debile, dobra. No niewiele tutaj w tym komputerze było. Tutaj coś mamy, ale tu jest widzicie wejście z innego miejsca. Dobra, to sobie zrobimy. Aha, bo tam się odblokowało teraz. To sobie zrobimy innym razem. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się gra, że odcinek się podobał. W następnym. Może w następnym faktycznie rozpoczniemy sobie od tych komputerów tutaj, zobaczymy co w nich jest, a później zrobimy sobie, zrobimy sobie coś, co się nazywa polowanie na templariuszy, czy na asasynów, na templariuszy, walić to. W każdym razie kolejny kluczyk. No, także tyle, trzymajcie się, cześć.